kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby! Witam was! Już kończymy sobie ten świat. Tak na dobrą sprawę, a raczej już skończyliśmy. W ostatnim odcinku wypełniliśmy tutaj wszystko w świecie władający magią. Na 100%, tutaj też na 100%, tutaj też na 100%. Jeszcze wciąż nie zrobiłem tej twierdzy doktora Luźnego, ale już ta strona jest praktycznie zrobiona. Już na nią nie patrzymy. Zostały nam 3 światy, z czego ten ostatni to dosłownie 3 levele, więc 2,5 świata nam zostało. 52% gry, 2 godziny, 6 minut. Bardzo dobry czas. Szybciutko nam ta seria idzie i to mi się bardzo podoba, bo ja jestem wciąż nahypowany. Wciąż nagrywam to wszystko jednego dnia. Udało ci się odzyskać mnóstwo smoczych jaj. Dziękuję! Wskakuj, zabiorę cię do krainy twórców potworów. Chcesz tam iść? Kraina twórców potworów. To będą dwa nieprzyjazne levele, które zrobimy dzisiaj. O Jezu. Na pewno będzie Tree Tops, czyli tam las drzewa, nie wiem jak to się będzie nazywało, tam z małpami. A drugie to latanie, flight. Zrobimy to dzisiaj, żeby mieć naprawdę już z głowy. To są raczej moje dwa najbardziej znienawidzone w całej serii poziomy. Bo ten flight, pamiętam, to ten speedway cały, flight, latanie, to był najgorszy chyba w całej serii. Najbardziej zręcznościowy, tak mi się wydaje. Tutaj zobaczymy jak to wyjdzie, ale najpierw wyczyśćmy ten świat. Jak on w ogóle wygląda, to jest dla mnie ciekawe. Jak bardzo mrocznie. O cię wpytę. Jak mi się to podoba. 302 smoki. Przypominam, że już wszystkie jajka zebraliśmy, więc już nie mamy co się bawić w zbieraninę dalszą. To już tylko kryształy i smoki zostały nam. Tutaj jest bagno, dobra. Znaczy bagno, woda, do której nie możemy wskakiwać. Wiem tylko tyle, że tutaj panowie będą nas próbowali porazić prądem i tak dalej, i tak dalej. Ale my się nie damy. Czy po tej stronie coś jest? Nie. Luzik. No próbuj. Jakie efekty, panie! Jak mi się to podoba. Sparks mi pokazuje, że tam wszystko jest, spoko. Niesamowicie. Drewniana osada. Luzik. Pierwszy smok. Bruno. Siema, Bruno. Nieznośny Gnork zmienia nasze bagno w wielkie wysypisko elektrośmieci. Oh, a kiedyś było to tak pięknie. Kiedyś na pewno. What the fuck? Co to za głosik? Czy to była smoczyca jakaś? Czy smok? Czy o co chodzi? Ale jajca. No to ładnie. Dobra, to teraz musimy tu przejść. Boże, jak to pięknie wygląda. To już razem chyba odwali. Dobra, tutaj już nic więcej. Wróćmy się. Jak to super wygląda. Bardzo mi się podoba. Nie no, już nigdy nie zagram w oryginał. Jestem posiadaczem, dumnym posiadaczem nowej wersji, to... Ach, chcę na platynkę wszystko. Mam taką ochotę na platynkę. Smoczek numer 2. Klytus. Siemka, Klytus. Wspaniale cię widzieć, Spyro! Jakie fajne kwiaty. Ale niestety muszę lecieć. Super rada. Podoba mi się. Ile rzeczów. O Jezu, ile rzeczów tutaj jest. Podoba mi się to. A jeszcze tu. Okej, te byczki są najgorsze. Patrzcie na to, dwa naraz. Kurde. No to nie będzie dwóch naraz. Fuck. Okej, tutaj, tu na dół akurat. I tutaj będzie dziki szlak, to chyba będzie właśnie flight ten cały. Fuck, zróbmy to teraz, Boże. Nawet ja już chcę mieć to po prostu z głowy, ten szlak. I zaraz wrócimy z powrotem tam do naszego głównego świata. Po prostu chcę mieć to z głowy. God damn it. Masakra. O Jesus, już to widzę. O Jesus. Dobra, już spartoliłem, super. To sterowanie. Fucking bullshit. Jeszcze żyję.
Jeszcze żyje. Jeszcze żyje. Dobra, jeszcze musimy tutaj wrócić, bo tutaj nie wszystko zrobiliśmy. Fakt, żeby czasowo się wszystko powiodło. O mój słodki Boże. Czy to już jest wszystko? Nie, jeszcze tutaj ta jedna bramka. O matko, ja chcę, żeby to się zgrało, bo wyszło mi to. Szybko, szybko, Spyro. Oj, coś wątpię, żebym zdążył. Chociaż jeżeli tutaj będą co chwilę... Nie. Chociaż... Błagam. Ile was zostało? 4, nie, nie zdążę. Koniec! Kurde, blisko było. Gdybym nie pominął tych 10 głupich sekund. Musi mi się jeszcze raz przyfarcić. Ale mam sposób już jakiś głupi. Fuck! Spróbuję na strzałkach, bo gałka to mi trochę może pójść w dolny róg i wtedy faktycznie polecę źle. Ale nie. Nie, chyba wolę jednak na gałce. XD. Na gałce jestem przyzwyczajony. Czuję taką większą sterowność wtedy. Fuck, ta brama! Jak ja to zrobię, to już będę miał naprawdę wielką ulgę, bo to jest najgorsza, najtrudniejsza plansza. Fucking shit. Ach, to sterowanie, jak dzieciaki mają to przechodzić? Dobra, ominę tą bramkę jak na razie. I teraz się zabiorę. Na pewno mniej czasu zmarnowałem teraz. Wierzę w to. Jest bardzo... Kurczę... Dobrze! Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. O ludzie, ja chyba nie ominąłem żadnej skrzynki. Ja już nie chcę nigdzie wpaść. Dobra, zbieramy. Jest bardzo dobrze. To się uda. To się fucking uda, patrzcie na ten czas. Dobra, na spokojnie. Uda się. To jest piękne. This is fucking beautiful. Tego tyłu i na spokojnie szukamy reszty. Na spokojnie. Ostatni. Gdzie cię wywiało, stary? Jesteś tu. Koniec. Za chyba trzecim razem skończyłem to. O mój Boże, najgorszy flight, szlak, jakkolwiek to nazwę, Speedway, najgorszy w całej trylogii zrobiony. Jestem zadowolony. I to nie w tak długim czasie, prawda? Nie w tak długim czasie. Powrót do twórcy potworów. Jesus. Zrobiłem to. Zrobiłem. Jestem z siebie zadowolony. Mam nadzieję, że wy też ze mnie. 9 minut dopiero odcinka. I mam to z głowy. Nie za pierwszym razem wali mnie to, ale najważniejsze, że nie za 20 którymś na przykład. Dobra, wracamy do zbieraniny, czyli coś bardzo przyjemnego. Okej, dzięki bro. No to było dobre. Dziki! Ops. Ciebie chyba już też zabijałem, tak. Tutaj chyba mgliste trzęsiewisko. Dobra, kto tworzył te nazwy? No, są bykowe. To muszę oddać. I może to jest na plus. No to gra dla dzieci, jakby nie patrzeć. To chyba wszystko. Sparks mi... Dobra, pokazuję, żebym tam poszedł, to sobie pójdę. Wokół drzewa na pewno będą jeszcze. Patrzcie, jak to jest poukrywane. Kłębki trawy są. Wierzchołki drzew. O, treetops. Dobra, to będzie to, co
co będę musiał odwiedzić. A mówiłem, że tutaj będzie. No i tak to tutaj wszystko. Jeszcze tamta część planszy. To właśnie do tych wierzchołków drzew zaraz pójdziemy. Na bank. Klucyk. Potrzebuję sklucyk, tak? Na pewno jeszcze wiem, że chyba jedno miejsce ominąłem. Taką malutką wysepkę. O kurde. Albo ona gdzieś jest tutaj. Tam też są diaksy, czy tam klucz jeden. Już nie pamiętam. Ale będę musiał się rozejrzeć, ale to na spokojnie, za chwilę. No dawaj, a tam jest, dobra. No trzaśnij. Czyli nic nie pominąłem. Ejka. A i tutaj jest. Dobra, Spyro, ogar. Idzie mi bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Podoba mi się to. Czyścimy tą planszę, tą główną. Jest już balonista. On nas zaprowadzi akurat do przedostatniego świata. Co robi diament koło niego? Dobra. A spytam się go, czy mogę już lecieć? Tak mi żal smoków, które nadal... Boże, kiedy uratujesz 50 smoków, poczujesz... 50? Mam 48, to znaczy, że wystarczy, że pójdę do jednego poziomu, już mógłbym lecieć dalej, no ale... Przepraszam, na 100% przychodzę. Tu idę na górę. Co tu się jeszcze kryje? Nie, to nie z tej strony. A, po prostu oni żyją, dobra. Jest 240, luz. A, jeszcze tu. Tutaj. Tu pode mną chyba nie ma. Okej, i stąd muszę się rozpędzić. I dolecieć, doleciałem, super. Ile mam? 255. O Jesus, teraz tutaj. Hops. I skrzynko, powiedz, że to już wszystko. Błagam cię, skrzynko. Błagam cię, skrzynko, powiedz, że to wszystko. Musi być wszystko. Oczywiście, że tak. Idziemy do wierzchołków. Wierzchołki drzew. Piękna nazwa. Głupia, piękna. I tu pamiętam... Jakoś trzeba było się przedostać do jednego ze smoków. W głupi sposób, na który nie mogłem wpaść w lutym, jak nagrywałem oryginalną grę. Więc no nie wiem. Jakoś pomyślimy. Czemu znowu z przodu ta kamera? 6-100. Czemu z przodu? Ja nie wiem. Pum. 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 I jesteśmy. A ty czemu ich budzisz? Ty małpiszonie mały, ale super wygląda poziom. Właśnie, czy wierzchołki drzew, czy tutaj trzeba coś? Wydaje mi się, że nie. Chyba. Drewniana osada, twierdza metal głowy, nie. Doskonale, co to jest to doskonale? Może chodzi o to, że muszę bez... tracenia życia przejść poziom? Nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze o tym poczytam. Brak obrażeń, no dobra, czyli to nie jest to. Tamta pierwsza plansza, czyli tutaj nic nie ma. Tych to muszę szybko rozwalać. Właśnie, co muszą zbierać? 500 i 3. Bo oni potrafią szybko kopać. Tak jak właśnie teraz. Czy stąd się gdzieś nie szło? Tak, szło. Oczywiście, że tak. A te to bananami rzucają małe gnioty, dzbany. O kurde, takie dwa. Ej, klucz mam. Już klucz znalazłem. Chyba sobie... Jaja robicie, że tak szybko. Jeszcze wrócę tam do środka, bo pewnie nie wszystko zrobiłem. Jezu, jak patrzę na to i widzę kłódkę od klucza, to myślę, tak, to do tego jest klucz. Dzbanie! Kurde, a... Muszę znaleźć sobie coś dla Sparksa. Do żarcia, na przykład właśnie taką małpkę. Grzybki nie płoną. Dobra, jeszcze wracamy do środka, bo ominąłem coś. Jeszcze tędy drogę.
Tędy? Nie, w lewo, w lewo, w lewo, mea culpa, culpa. Teraz to już faktycznie. Kurde, Sparks. Jest, 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 będzie Sparks, zawaliście. O, jest skrzynka. No i spoko, załatwiony już kawałek planszy. Niezły kawał planszy, rzekłbym. Ale się fajnie mienią te diamenty w takiej ciemności. Pierwszy smok. Izak. Cześć, Izak. Jeśli wybijesz się na końcu progu turbonapędu, skoczysz naprawdę daleko. Zapamiętam. Zapamiętam. No ja akurat pamiętam. 31 smoków do końca gry. Miodnie. Okej, okay, stąd już nie ma innej drogi wyjścia. Czy tutaj czegoś nie zapomniałem? Nie, bo już mi Sparks pokazuje w zupełnie innym kierunku. Czemu ja cię nie zabiłem przed chwilą? Myślałem, że go tym super turbo rozwalę, ale dobra, no nieważne. Jeszcze wydzbany małe. Co się cieszysz? Co się cieszysz? Co się cieszysz? Kurde. I okej, okay, już ta część zrobiona. Jak mniemam. A no tak. Już ogarniam. Będę musiał jakoś inaczej przylecieć tędy. Na. To już tak naprawdę powoli kończę tą planszę, bo mniej więcej pamiętam, co ja mam tutaj zrobić. Co jest plusem, bo akurat to mi się przyda. Pamięć. Bo miałbym spore problemy z przejściem tego poziomu. Tak, tędy. Tu jest właściwy początek planszy. Tędy? Jeszcze tędy od środka chyba nie biegłem. O fuck. Okej, to tu jest wyskocznia. To powinienem faktycznie na górę tutaj polecieć. Tym wirem magicznym. I tu jest początek planszy. Dobra. To teraz przejdziemy tak, jak miałem przejść. Czyli przez okno. I jakoś tędy. Tak, schody. I tu się zacznie dopiero magia. Dobra, dawaj, smok. Lyle. Nie, Lyle. Lyle. Lulululu. O Jezu, jak ty wyglądasz. Serbus, Spyro, żeby zwiedzić wierzchołki drzew, nie poprzestawaj na jednym turbonapędzie. To jest dobra wskazówka. Kurde, 50 już. No ładnie, szybko nam to idzie. To jest dobra wskazówka. Bo on mówi prawdę i tak to jest, jak w oryginale omijasz wszystkie te paplaniny i tak dalej. Masz to gdzieś. Później oglądasz walkthrough. A, to tak trzeba było. Dobra, najpierw. Takie zastanawianie się, czy trafiłem, czy nie. Wyczyśćmy najpierw tutaj teren cały. O, tam jest właśnie ta wyspa. Ja wiem, jak wlecieć tam na tą wyspę akurat. Czy tu czysto? Ta pokazuje mi tam. Kucia, chodź! Sparksa mi tu nakarm. Tak, i tędy będę musiał się wybić, ale... Jeszcze wyżej, jeszcze dalej. Boże, zacząłem myśleć, czy ja coś zrobiłem źle. Ale sporo tu jest latania. I znowu zrobiłem teraz kółeczko, dobra. Na pewno jeszcze to, co mi zostało. Tam na górę wlecieć. I tam, gdzie pokazywałem właśnie... Tu jest wir. I tam, gdzie właśnie pokazywałem z wyspą tamtą. Czyli tu na górę i wyspa. No i niestety muszę właśnie takie kółeczka głupie robić. Pyk. Ale co zrobisz, człowieku drogi? Lecimy w górę. I pytanie, czy mi się to uda,
Bo tu nie jest emulator, że o, sobie cofnę, jak mi się nie udało, żeby zaoszczędzić czas i drugi raz nie biegać. Nie, nie, nie. To nie tak działa. To akurat muszę jakoś to sensownie zrobić. Teraz pytanie, czy dobrze... O Jezu, nie tak wyruszaj mi, Spyro. Dobra, czy dobrze pamiętam? Okej, źle pamiętałem. Dobra, tutaj mnie weźmie. Mogę sobie potracić żyć. Sweet. Okej, chodziło mi, że potracić żyć, ale... No nie może aż w taki sposób. Ale z ciebie gałgan, Spyro. O nie, teraz tam nie przelecę. Też wolę się zabić. Da. Kurde. Jezu, ale byłem blisko. Na tamtą wyspę, żeby się dostać. Masakra. Ej, ale nie chciałem tu. Ono... No to teraz to mi popsuliście humor. Teraz będę wiedział, że muszę jakoś tutaj się dostać. Pewnie z tamtej wysokości. Aż to przetestuję. Czy to będzie miało wtedy sens? Takie bieganie. Przez środek. I wylot tak, tam, dobra, to już mam dwa sposoby, okej, tylko błagam, żeby to się udało. Naprawdę błagam, żeby to się udało. Bo ta plansza, no, mówiłem, ona jest tricky, dla, że tak powiem, dla dzieci, ona nie jest przystępna. Jakkolwiek to pięknie zabrzmi, ale trzeba wytężyć umysł, jeżeli chce się na 100% przejść. No bo to jest masakra. Bez poradnika czasem to nie wyjdzie. Dobra, stanę sobie tutaj. Ach, lecimy. Jest. Dobra, to już jedna z dwóch najtrudniejszych rzeczy w grze, znaczy w grze. Halo, Spyro, bądź bardziej zwrotny. Ej, no. Okej. Ta zwrotność Spyro czasem zabija. Przynajmniej w tej części. Jed. Cześć, Jed. Szybko ci to poszło, Spyro. Zdążyłeś już całkiem nieźle opanować szybowanie. No tak, mogłeś utknąć w jakimś bardziej przystępnym miejscu. O, jakie to jest prawdziwe. O wpyt, jakie to jest prawdziwe. Kurde, szanuję. Czy to mnie zaboli? Nie. Ej, ale teraz pytanko, jak mam wrócić? Aha, dobra, tędy. Dobra, zostało... No w sumie niczego chyba nie przegapiliśmy, bo jest bardzo równa liczba. XD. I znowu, w razie W tu staję, żeby mi zapisało. Halo, dźwięk. Lol. Wiem. Zabiję się. Błagam, nie teleportuj mnie tutaj, nie teleportuj mnie tutaj, żebym znowu robił kółeczko. Błagam. Dobra, wiem jak. Albo... nie wiem? Thinking. A se potracę żyć? Chociaż i tak mam tyle, że nie powinienem się wielce przejmować. 23, no. Ja jeszcze raz spróbuję tu w prawo. Nie.
To tutaj w prawo też mi bardzo nie pasuje. Bardzo. O ile stąd powinienem się wybijać? Znaczy ja nie powinienem po prostu o stąd? Źle zrobiłem. W prawo powinienem chyba wykręcić. Żebym stąd wykręcił, o właśnie tu, dobra, retry, to już musi być to, już chyba ogarnąłem w 100%, błagam, powiedzcie, że ja już ogarnąłem w 100%. Bo już za dużo żyć tracę. Tak. Say what? Przecież chyba było dobrze, albo źle się wybiłem. Oj. A ja musiałem się naprawdę źle wypić, czy coś. Dobra. Wypadł. Dawaj to. Jakbym wypadł, to już bym nie wiem, co zrobił sobie. Zrobiliśmy to. To będzie wszystko. Finally. Nareszcie wszystko. Tak. Poziom opuszczamy, bo jest zrobiony. Finito. Kurczę. To już tak naprawdę w grze zostają łatwizny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy łatwizny. No takie poziomy, które nie będą mi aż tak wadziły chyba. No na pewno został jeden flight, jeden speedway, ten latający w grze. Tej. A w dwójce i w trójce to... Tam to łatwe jest w miarę. 6600. Idealnie. Zostały nam trzy plansze w tym świecie. Dwa zwykłe i jeden boss. I możemy lecieć znowu do kolejnego świata. Ale to zrobimy w przyszłym odcinku, w ostatnim, bo to był przedostatni dzisiejszy. To by było na tyle. Trzymajcie się, ludziska. Zostawiajcie komentarze, łapki i tak dalej. Bye, hej.